Witam serdecznie, z moim Państwa gościem jest burmistrz Malborka, pan Marek Herzewski. Panie Marku, za 2 godziny pierwsze samochody pojadą mostem. Jak panu się podoba most? No oczywiście most wygląda bardzo imponująco. Rzeczywiście to bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta. Jest to element całej inwestycji. Oczywiście pewnie jeszcze dziś i jutro nie odczujemy poprawy związanej z wdrożeniem tego mostu, bo zostanie zamknięta pierwsza nitka mostu, ale taką prawdziwą poprawę odczujemy przed wakacjami, wtedy kiedy cała ta inwestycja łącznie z remontem pierwszej nitki mostu się zakończy. Ale na pewno jest to bardzo ważny etap w całej inwestycji. Panie burmistrzu, doszły nas słuchy o przyspieszeniu prac ziemnych. Tak, no bo w tej chwili generalna dyrekcja chce jak najszybciej, mówiąc kolokwialnie, puścić ruch prosto, a nie przy tym zakręcie. Jakieś daty? Mamy. Trudno mi powiedzieć o datach, no bo trzeba pytać generalną dyrekcję, natomiast te prace przyspieszyły gwałtownie, żeby jak najszybciej ten ruch przez drugą nitkę mostu był już bezkolizyjny. Moim Państwa gościem jest były burmistrz Malborka, pan Andrzej Rychłowski. Panie burmistrzu, pana dziecko się urodziło i właśnie po nim idziemy. Jak się podoba? No na dziecko to nie wygląda. Dzisiaj czarny jest, jak ten dzień dzisiaj. Związany z czarnym protestem mieliśmy tutaj też delegację kobiet, ale tak poważnie, no to jest bardzo, bardzo ważny dla mnie moment, bo prawie 10 lat temu zaczynaliśmy te starania. To była długa, ciężka droga. Ja dzisiaj dziękowałem tym wszystkim, których nie było tutaj, bo naprawdę jest duże grono osób, którym trzeba podziękować, bo wielkie rzeczy, a most jest taką wielką rzeczą, bo się go buduje raz na nieraz 100 lat. Powstaje wtedy, jak wielu ludzi się w to zaangażuje. Takich wielu ludzi dobrej woli było na naszej drodze. Ja robiłem tylko swoją robotę jako menadżer, burmistrz, natomiast pomagało nam wielu ludzi i się udało, to najważniejsze. Ja mam nadzieję dzisiaj, że chociaż nie skończyliśmy tego całego układu drogowego i dzisiaj jeszcze są objazdy, to jestem przekonany, że jak już ten cały ruch, układ zafunkcjonuje, to mieszkańcy naszego miasta i ci wszyscy, którzy przejeżdżają, przyjeżdżają, będą mogli cieszyć się tym, że będzie można do tego miasta spokojnie wjechać, wyjechać, cieszyć się tym, co to miasto oferuje, a nie stać w korkach. I to jest najważniejsze. Minister zapewnił, że są środki. Może będą środki też na obwodnicę. Co pan na to? No pan minister powiedział, że obwodnica nie jest wpisana do perspektywy nowej unijnej. Ja przypomnę, że też most też nie był wpisany. Musieliśmy to wywalczyć, jeździć, argumentować, pokazywać, że takie potrzeby są. Ja jestem przekonany, że most tutaj usprawni ruch. Natomiast no, nie pozbędziemy się tego, z czym w takim mieście jak Malbork historycznym powinniśmy się uporać. To znaczy z ruchem tirów i ciężkich samochodów, które dalej będą jeździć przez centrum, więc jakby ta obwodnica, jak i drugi element tego układu drogowego powinna powstać, a władze miasta no, powinny zabiegać i pan minister tu nie powinien. Zrobił unik trochę, ale myślę, że władze miasta mają tu dużo do zrobienia, żeby docisnąć, tak jak my to zrobiliśmy. Nie byliśmy zapisani, walczyliśmy, jeździliśmy, argumentowaliśmy, no i się udało. W imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości, burmistrza miasta Malborka Marka Herzewskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk, pana Karola Markowskiego oraz dyrektora firmy Strabag Michała Drywy, pragnę serdecznie powitać wszystkich na uroczystym otwarciu drugiej nitki mostu na rzece Nogat w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55. Inwestycji bardzo długo oczekiwanej przez mieszkańców Malborka i kierowców przejeżdżających przez nasze miasto. O przywitanie gości poproszę burmistrza miasta Malborka, pana Marka Herzewskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że serdecznie powitam na dzisiejszej uroczystości pana Kazimierza Smolińskiego, wiceministra infrastruktury. Nie wiem, czy dotarł pan Leszek Czarnowaj, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno dotrze za chwilę. Nie widzę również pana marszałka, pewnie stoi w korku i za chwilę również do nas dośle, pana Mieczysława Strucha. Witam pana Ryszarda Świńskiego, członka zarządu województwa pomorskiego. Bardzo serdecznie witam pana Kazimierza Koraleckiego, doradcę wojewody pomorskiego. Witam
pana Karola Markowskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział Gdańsk wraz z pracownikami. Witam pana Piotra Jóźwiuka, dyrektora oddziału Strabag wraz ze współpracownikami. Witam pana Mariusza Rodzinicza, dyrektora kontaktu Strabag wraz ze współpracownikami. Witam wicestarostę powiatu malborskiego, pana Waldemara Lampowskiego. Witam wójta gminy Malbor, pana Marcina Kwiatkowskiego. Witam pana Andrzeja Rukowskiego, byłego burmistrza miasta Malborka. Witam księdza dziekana Arkadiusza Szyngiel. Witam pana Stanisława Otrędę, pełniącego obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Witam przedstawicieli służb mundurowych, Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Bazy Taktycznej Lotnictwa, Straży Miejskiej. Witam przedstawicieli Zakładu Budownictwa Moskwitowego z prezesem panem Łukaszem Ławniczakiem, inżyniera kontraktu oraz inspektorów nadzoru. Witam również przedstawicieli Rady Miasta Małborka, przewodniczących rad gmin i wszystkich zaproszonych gości. Proszę o oklaski dla wszystkich. Muszę panie proszę. Dziękuję panu burmistrzowi. Przekażemy teraz mikrofon naszym szanownym gościom. A jako pierwszy głos zabierze pan Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury. Szanowni państwo, panie marszałku, panie starosto, burmistrzowie, wójtowie, przede wszystkim wykonawcy, wszystkim witam wszystkich serdecznie, mieszkańcy Malborka, Pomorza. Dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców Malborka i powiatu malborskiego, ale również dla całego Pomorza, a nawet całej Polski jest to bardzo ważne wydarzenie, ważna inwestycja, która dobiegła końca. Wykonawcom dziękuję za zaangażowanie i terminowość, mimo różnych przeciwności związanych, jak to często bywa, w ziemi różne rzeczy się znajdują. Tutaj też takie przypadki historyczne miały miejsce. Co prawda, dzisiaj już miałem takie głosy, że wreszcie od jutra nie będzie korków. Mam nadzieję, że one będą mniejsze, natomiast potrzebne jest jeszcze dalsza realizacja inwestycji. Most, który mam za plecami, wymaga niezbędnego remontu, ale według informacji i zapewnień myślę, że przed kolejnym sezonem cała inwestycja zostanie zrealizowana, także mieszkańcy nie tylko, tak jak powiedziałem, Pomorza, ale również Polski będą mogli korzystać z całej tej infrastruktury, która zostanie zbudowana, aby ten dojazd do zamku, który też za moimi plecami jest, który jest atrakcją światową, był dostępny, ale również ułatwiona była komunikacja dla mieszkańców, dla tych przejezdnych, którzy jadą dalej drogą 22, ale także jadą w kierunku Świdzyna, Sztumu, Biławy. Także dla wszystkich będzie niewątpliwie łatwiej. Myślę, że na Pomorzu tego typu inwestycji w najbliższym czasie będzie więcej. Wiemy, że najbliższa perspektywa unijna pozwala nam wydać ponad 100 miliardów złotych, które do 2022 roku powinniśmy wydać. Jednakże trzeba stwierdzić, że nawet wydanie tych wszystkich środków nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych w Polsce. Podobnie jak 67 miliardów złotych na kolej, która w Polsce będzie wydana, ogromne środki, ale one też nie rozwiążą wszystkich problemów komunikacyjnych. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że ta perspektywa unijna nie kończy inwestycji w Polsce. Nawet jeżeli nie będzie kolejnych finansowań ze strony Unii Europejskiej, to przecież Polska z własnych środków będzie realizowała kolejne inwestycje i musimy się też rozwijać, niezależnie od tego, czy dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, czy nie dostajemy. W tej chwili już w zasadzie zaczynamy być płatnikiem netto, czyli dajemy więcej, spłacamy więcej dotacji Unii, niż otrzymujemy z niej. To jest związane z rozwojem gospodarczym Polski, z bogaceniem się społeczeństwa.
nie zawsze to widać, nie zawsze to się przekłada na indywidualne kieszenie, ale myślę, że tak też będzie. Także ja gratuluję samorządowi, gratuluję wykonawcom, gratuluję wszystkim mieszkańcom kolejnej inwestycji, która niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia i funkcjonowania mieszkańców. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu wiceministrowi. O zabranie głosu poproszę burmistrza miasta Malborka, pana Marka Harzewskiego. Panie ministrze, panowie dyrektorzy, panie starosto, szanowni zebrani. Zgromadziliśmy się tu, aby dokonać uroczystego otwarcia inwestycji wyczekiwanej przez mieszkańców Malborka, przez kierowców, przez turystów od wielu lat. Przygotowując się do tego wystąpienia, myślałem, że rozpocznę jakimś cytatem pisarza, poety dotyczącym mostu, ale wszystkie te cytaty zazwyczaj most, pisarze, literaci most traktują jako element kontaktów międzyludzkich, a nie jako element infrastruktury. Ale znalazłem jeden cytat ze słynnego angielskiego fizyka Isaaca Newtona, który powiedział kiedyś, że ludzie budują za wiele murów, a za mało mostów. Jemu oczywiście również chodziło o kwestie międzyludzkie, ale biorąc pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Malbork, to zdanie ma również znaczenie infrastrukturalne. W tym mieście rzeczywiście jest o wiele więcej murów niż mostów. I myślę, że ta inwestycja akurat te niekorzystne proporcje zmienia na korzyść mostu. Szanowni Państwo, inwestycja, którą dzisiaj oddajemy, to oczywiście olbrzymie ułatwienie dla kierowców, dla mieszkańców, dla turystów. To również zwiększenie atrakcyjności i inwestycyjnej, i turystycznej miasta, zwiększenie atrakcyjności gmin sąsiadujących. Dlatego myślę, że jest to bardzo ważny moment. To jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych, możliwości turystycznych. Dlatego z myślę, że ten most można dokładnie nazwać mostem nowych możliwości. Nowych możliwości dla gmin, dla miasta i dla mieszkańców. Taka uroczystość to doskonały moment, żeby wyrazić radość związaną z jej oddaniem, ale to również, a może przede wszystkim, doskonały moment, żeby złożyć podziękowania dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Tych osób i podmiotów jest bardzo dużo, więc nie sposób wszystkie wymienić. Chciałbym im podziękować wszystkim in gremio za wkład, który wnieśli w tą inwestycję. Oczywiście mam tu na myśli projektantów, mam na myśli wykonawców, mam na myśli inwestorów. Mam tu na myśli oczywiście również władze państwowe i te, które podejmowały decyzje o wykonaniu tej inwestycji, i te, które pracowały nad jej prawidłowym wykonaniem. Mam tu na myśli wszystkie władze samorządowe, wszystkich szczebli. Pozwólcie, że szczególne podziękowania skieruję do mojego poprzednika, pana burmistrza Andrzeja Rychłowskiego, bo to on i jego ekipa przygotowywali ten projekt i to on i jego ekipa doprowadzili do tego, że mógł pod moją jurysdykcją się rozpocząć. Serdecznie dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym również podziękować wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom, które prowadziły działalność, którą moglibyśmy nazwać lobbyingową, przekonującą władzę zwierzchnią do podjęcia takiej decyzji. Ja znowu wrócę do tego cytatu z Isaaca Newtona mówiącego o murach i moście. W Malborku akurat te dwa słowa zbiły się w jedno i 7 lat temu rozpoczęła się inicjatywa społeczna organizowana przez Stowarzyszenie MC Kwadrat, przez Gazetę Rycerskie, przez Gazetę Malborską, która te dwa słowa doskonale łączyła. Murem za mostem. Wczoraj mieliśmy okazję z przedstawicielami, inicjatorami tej akcji spotkać się i podziękować za
za jej wdrożenie. Jeszcze raz wszystkim, którzy wtedy organizowali tą akcję, którzy podpisywali się na petycjach związanych z budową tego mostu, wszystkim mieszkańcom składam serdeczne podziękowania. Szanowni Państwo, ci, którzy mnie znają, mieszkańcy Malborka, wiedzą, że dosyć często w swoich wystąpieniach używam mojego ulubionego cytatu pochodzącego z Gwiezdnych Wojen Stevena Spielberga. W dniu dzisiejszym pozwólcie, że również zakończę to wystąpienie tym cytatem, ale nieco zmodyfikowanym. Drodzy mieszkańcy, niech most będzie z Wami. Dziękuję bardzo. Głos zabierze były burmistrz miasta Malborka, pan Andrzej Rychłowski. Szanowny panie ministrze, panie burmistrzu, panie starosta, szanowni państwo, bardzo się cieszę dzisiaj znowu tutaj być, bo jak tak wracam pamięcią wstecz, to było naprawdę, zaczynaliśmy dziś około 10 lat temu tą walkę o to, żeby tutaj stanąć i żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się z tego, że ten most, jak tutaj będziemy przecinać tą stęgę. Ja chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy tutaj dzisiaj nie stoją, a jest, było ich naprawdę wielu, którzy tworzyli tą drużynę i którzy doprowadzili do tego, że się udało. Tak naprawdę most to był w naszych zamierzeniach, myślę, że to będzie kontynuowane, pierwszy etap. Wiemy, że miasto potrzebne jest obwodnica. Ja się bardzo cieszę z deklaracji pana ministra, który powiedział, że jest dużo środków na to, żeby zrealizować tą drugą część, obwodnicę miasta Malborka. Myślę, że w tym kierunku te działania w najbliższych latach będą szły. Dzisiaj, szanowni państwo, możemy się cieszyć. Nie będę wymieniał tych wszystkich osób, bo naprawdę ta lista jest bardzo długa. Ja bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy czują tam gdzieś w sercu głęboko, że się do tego przyczynili. I życzę powodzenia, żeby dalsze zadania realizować, bo jak wiecie państwo, dostępność komunikacyjna to jest dzisiaj we współczesnym świecie naprawdę rzecz kluczowa, rzecz najważniejsza, jeśli chodzi o rozwój taki ekonomiczny, gospodarczy. Więc tego wszystkiego życzę władzom miasta, życzę władzom województwa, aby te wszystkie plany się udały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O zabranie głosu poproszę pana Karola Markowskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Gdańsk. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Chciałbym bardzo podziękować za to, że jesteśmy tutaj w takim gronie. Rzeczywiście autorów tego sukcesu historycznego jest bardzo dużo. Na początku chciałbym podziękować za odwagę samorządom, za to, że się samorządowi, za to, że się włączył to trudne partnerstwo, partnerstwo, które wymagało przekonania radnych do tego, żeby tą inwestycję się włączyć. Dzięki temu dzisiaj mogliśmy państwu, czy możemy państwu tą budowę odejść do użytkowania. Ja chciałbym też podziękować bardzo mieszkańcom za to, że byli wyrozumiali, że byli cierpliwi, bo to, co się działo wcześniej w Malborku, często powodowało, że po prostu było trudniej żyć. Sama budowa dołożyła tych utrudnień. Jeszcze chwilę, tak jak pan minister zadeklarował, wystało jeszcze kilka miesięcy. Mam nadzieję, że moi koledzy budowlańcy, inżynierowie sprawią wszystko, żeby ten okres był jak najkrótszy. Także dziękując, proszę o jeszcze trochę wyrozumiałości, a my ze swojej strony chcielibyśmy zadeklarować, że jeżeli tylko się pojawi okazja do tego, żeby dalej pisieć naszą drogą przebudowywać i zrobimy wszystko, żeby zrobić to jak najlepiej w interesie kierowców, w interesie mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O krótkie wystąpienie poprosimy jeszcze pana Michała Dywę, dyrektora firmy Strabag. Serdecznie. Ja bym chciał podziękować naszym klientom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz miastu Malbork za bardzo dobrą współpracę, przede wszystkim kierownikowi projektu Kloginowi Eraldowi oraz pani Beatrycze Michalskiej oraz inżynierowi kontraktu w firmie ZDN. Także zarządcy rzeki Noga, panu Antonowi Antoniemu Pep, ale także mojemu zespołowi, który dzięki wysokiemu zaangażowaniu mojej pracy oddał tak naprawdę do mozgu rzeku miesiąc przed terminem planowanym. Przez to utrudnienie dla mieszkańców tego są dużo mniejsze. Jako Strabag na Pomorzu realizujemy również inne duże inwestycje, m.in. obwodnicę Kościerzyny, obwodnicę Kartuz,
przygotowujemy się do drogi wojewódzkiej Łebowisko, wzdłuż przejazdowo. Także jesteśmy tu obecni. Mam nadzieję, że przyjdzie nam w udziale realizować jeszcze dużo kontraktów z takim sukcesem jak tutaj ten. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, no i dotarliśmy do tego momentu, kiedy uroczyście zostanie przecięta wstęga, która symbolicznie zakrywa nową nitkę mostu na rzece Nogat. O wystąpienie do ceremonii poproszę wiceministra infrastruktury pana Kazimierza Smolińskiego, pana Ryszarda Świńskiego, członka zarządu województwa pomorskiego, pana Marka Karzewskiego, burmistrza miasta Malborka, pana Waldemara Lampowskiego, wiceprezesa powiatu malborskiego, pana Marcina Kwiatkowskiego, wójta gminy Malbork, pana Andrzeja Rybłowskiego, byłego burmistrza miasta Malborka, pana Karola Markowskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk oraz pana Michała Dywę, dyrektora firmy Strawa. Zapraszam wymienionych panów. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami prawdziwie historycznej chwili, kiedy Malbork zaczęła się zupełnie nowej przeprawy przez rzekę Nogat. Jeśli się uda, mimo trzymanych parasoli w ręku, prosimy o gorące oklaski. To oczywiście symboliczne otwarcie mostu, ale według zapowiedzi wykonawcy jeszcze dzisiaj tą nitką pomkną pierwsze samochody. Dziękuję bardzo. Serdecznie proszę teraz księdza dziekana Arkadiusza Śligera o modlitwę i poświęcenie nowo oddanej inwestycji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty stwarzając człowieka, kazałeś mu czynić ziemię sobie poddaną. Ty błogosławisz ludzkiemu trudowi, ludzkiej pracy. Prosimy Cię tu i teraz o Twoje błogosławieństwo. Dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła, jakim jest most, tak potrzebny naszej społeczności, prosimy Cię błogosław tym, którzy starali się przez wiele lat o to dzieło, tym, którzy je projektowali, budowali. Błogosław tym, którzy będą przez ten most podróżować. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję. Dziękujemy księdzu dziekanowi. Szanowni Państwo, na ten moment była zaplanowana krótka konferencja prasowa z naszymi gośćmi. Pytanie do przedstawicieli mediów. Jeżeli są pytania, bardzo prosimy, można je w tej chwili zadać. Prośba jednak jest ogromna, żeby przez wzgląd na panujące warunki atmosferyczne tych pytań nie było zbyt wiele. Zainteresowanych zapraszam do mikrofonu. Dzień dobry, pierwszy osobiście, jak ja mam. Panie ministrze, czy może pan jakoś zadeklarować odnośnie daty budowy obwodnicy Malborku, czy to na razie będą tylko takie zapisane gdzieś tam daty? Obwodnica Malborka nie jest przewidziana
planie budowy dróg krajowych i autostrad w obecnej perspektywie, więc trudno tutaj jednoznaczną deklarację w tym zakresie złożyć, tak? Mimo że jest pewnie potrzebna tak samo jak inne obwodnice, Karpus, Kościerzynie, niczym nie obiega, natomiast no, tam został przygotowany jeszcze przez poprzedni rząd i my go realizujemy, przede wszystkim tak jak powiedziałem. Nawet gdybyśmy wydali wszystkie, bo planie są przewidziane drogi o wartości prawie 200 miliardów, natomiast środków jest tylko 100 miliardów. Tam 107, brakuje 91 miliardów. Więc nawet będzie trudno zrealizować to wszystko, co jest zapisane, a tym bardziej, ale tak jak powiedziałem, nic się nie kończy na tej perspektywie. Lata szybko lecą, także na pewno będę zabiegał, robił wszystko, żeby tą obwodnicę, jeżeli nie uda się wpisać tej perspektywy, to na pewno żeby była realizowana już po wydaniu tych środków, z własnych środków, które Państwo Polskie będzie miało. A przecież takie środki są, będziemy mieli dalej realizować. Jacek Sudziński, Radio Malbork, też korzystam z okazji i zapytam, bowiem według wcześniejszych zapowiedzi budowa drugiej linii mostu była tylko elementem pewnego szerszego projektu, jakim jest przedłużenie dwupasmowej jezdni do granic administracyjnych miasta. Mówimy tutaj o wylocie na Elbląg po drodze krajowej numer 22. Może pytanie do pana dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy ta wola zostanie podtrzymana? Czy jest szansa, że po ukończeniu tej inwestycji będziemy mogli rozmawiać o przedłużeniu dwupasmowej jezdni do granic administracyjnych miasta? Ja tylko dodam, że z inżynierskiego punktu widzenia, tak jak pan minister powiedział, każde tego typu miasto powinno mieć obwodnicę. To, że ruch ponadregionalny jest sprowadzany do centrum miasta, jeszcze tak historycznego, pięknego miasta, to znaczy jest pewne utrudnienie i będziemy poszukiwać sposobów, żeby państwo ulżyć. Ale zwracam też uwagę, że największą bolączką Malborka dotychczas to nie był brak obwodnicy, to nie był brak dwujezdniowej jezdni na wschodnim brzegu, tylko po prostu wąski gardło w postaci mostu. Oczywiście naturalną odpowiedzią na te problemy były postulaty o budowie obwodnicy czy innych elementach usprawniających sieć. Mam wrażenie, że po tej budowie mostu tak dużo się zmieni, jeśli chodzi o płynność ruchu, że dodatkowe prace będą bardziej akceptowalne, rozłożenie ich w czasie, bo oczywiście musimy patrzeć na całą sieć, a nie tylko lokalnie na jeden punkt. Oprócz dużych programów budowy dróg autostrad, dróg ekspresowych, na ministerialnych listach znajduje się dużo tytułów związanych z przebudową sieci istniejących. Na dzisiaj planów związanych z szybkim w perspektywie rok, dwa czy trzy przebudowy drogi 22 nie ma, ale oczywiście analizy są wykonywane i jak tylko pora przyjdzie na to, to jesteśmy gotowi jako Generalna Dyrekcja do tego, żeby tą drogę wybudować. Ale myślę, że ta nowa jakość, którą od jutra, może nie, ale od połowy przyszłego roku, kiedy cały układ tutaj otworzymy, będzie na tyle odczuwalna, że docenią Państwo te działania na dwójnacy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podziękujmy serdecznie naszym gościom. Za chwilę rozpoczniemy spacer nowo wybudowanym mostem. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast informacja dla wszystkich mieszkańców od wykonawcy jest taka, że jeszcze ten most przez około 2 godziny będzie do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że pogoda Was nie wystraszy, żeby skorzystać z tej przechadzki, przemieszczać się z jednego brzegu rzeki na drugi, do czego oczywiście zachęcamy. W pierwszej kolejności niech to uczynią nasi goście. W tym momencie kończymy część oficjalną. Thank you.